Cześć wszystkim, z tej strony Saliwan, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Crysis Remastered, czyli seria, w której po prostu gramy sobie w Crysisa, przechodzimy fabułę, a jednocześnie poszukujemy drobnych, nieznaczących, a może znaczących różnic między Crysisem Remasterem a Crysisem 1, czy tym oryginałem, który wszyscy kochamy, miłujemy i oglądacie u mnie, bo nagrywam przecież multiplayer z 1. Aktualnie jedziemy skopać trochę tych Koreańczyków i zobaczmy, jak tutaj fizyka. No mocno, mocno. Aż drzewo spadło z wrażenia. Ogólnie mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrało po poprzedniej części, bo jak nie, to będę się wszystko przechodzić od nowa. A wy co? Zazdrościcie? Czekajcie, ja wam tu biją. No niestety poziom delta nie wybacza błędów. Na razie nie padłem. Ich reakcja jest szybsza, jak widzicie. No ale to też naturalne. Masz kuchenką. Co jest? A, nie wiem, czy achievement nie jest podnoszeniem zwierząt. Albo chodzi o spotkanie, nie wiem. A ty co, faniakujesz? Pajacu. Naprawdę też ciężko się celuje, ale lepiej niż... Ojeny, jak ja sobie przypomnę, jak wyglądało celowanie na początku Crysis Remastera, to była katastrofa, co może ja nawet mówiłem, kiedy nagrywałem Crysis Remaster Glitches and Tricks. Dobra. Zbliżamy się do jakiejś malutkiej aglomeracji. A wy co, powójka sama? Dzwoniliście? Albo kim są kuna? O, ta legendarny kibel Shreka. Jest tam coś? Nie. Pustka. No nic, mamy samochodzik. O, tam ktoś stoi. Ogólnie zbugowało się, już nie wiem, jaki jest klawisz pod zmienianie, bo w opcjach ja zmieniłem, ale nie działa mi to. Powinno być wychylanie i wszystko, po prostu to jest zbugowane. To tego pokazuje, że Crysis Remaster to jest katastrofa pod tym względem, ale jako, że ja jestem przyzwyczajony i niektórych rzeczy potrafię posługiwać się bez, więc nie powinno być źle. Ale działa nadal tutaj skrypt, że jeżeli nie wywołam alarmu, to nie przyjadą jeepy, one się respią po prostu, pojawiają. Bo tak, to by tutaj już bym miał co najmniej dwa jeepy po drodze. Przyjedźmy się powolutku. I nie ma funkcji zapisania, szybkiego zapisania gry. Ale fakt, że jeździ się całkiem przyjemnie, tak szczerze powiedziawszy. Quark lubi to. Co tam tak leżał? Ja myślałem, że on nie żyje. Ty kurde skubańcy, chciałeś mnie oszukać. Myślałem, że ty leżakujesz po browarku, a ty kurno sobie padłeś. Jak se... Leżałeś? Okej. A no tak, Crysis Remaster, jeżeli samochód ci się przewróci do góry nogami, to tak sobie sam z siebie wybucha. Typowe. Nie było tego w jedynce. Bynajmniej. A ty co? Really, nigga? No cóż. Lecimy. O! Ty kurna jajcaż jesteś.
Ale fakt, że strzela się trochę jak takiego pseudo-akacza. Całkiem przyjemny jest akurat ten dźwięk, ale jednak skar to jest... A właśnie, kurde, nawet nie zmienię teraz stłumika, no. Masakra. Czekajcie, muszę... Nie, nie tak nie ten klawisz. No trudno, sobie poradzimy jak najwyżej dropnę kiedyś i sprawdzimy dźwięk. Nie popływałam łódko, przydałoby się co mnie co. Ok, przełączmy, żeby lepiej celować. I podziałało. Mamy 3 granaty, na spokojnie. Gdzie? Już poinformowałeś kumpla? Dobrze mi tak bez celownika, bo to w sumie to jest realistyczne, przynajmniej nie będzie tego celownika cały czas. Doleci ten gra, bo granty dziwnie lecą tutaj w tym kryzysie. Ma shotguna. O nie, 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 nie chcę, żeby mi wsadzili z tym autkiem. Dobra. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Uwielbiam ten dźwięk. Normalnie jakbym był predatorem. Jeżeli nie wiesz, kto to jest predator, to proszę obejrzeć, zapisz sobie w Google ten film. Będziesz wiedział. Strasznie szybko wykurde ten. Nie lubię tego, jeśli przytrzymuję mocniej shift, to moja postać dostaje szoku i chce biec szybciej. No, przeszukajmy cały teren, nie weźmiemy ten i będziemy mieli spokój. Oho, tam coś pływa. O, koledzy z sąsiedztwa. Ciekawe, jakim to posmakuje. Kurde, nie oberwali? Jak tam się dostałeś, gościu?
eruption threatens the island's population. U.S. scientists say there has been no volcanic activity on the islands in recorded history. Secretary of State Douglas Bornheim says that North Korean actions are nothing short of an invasion. So what is the real story? Dr. Joseph Harford, chair of the Commission on Far East Relations, is with us tonight. First, Joe, what exactly is Kim Jong-chul planning? Well, Alex, there's no doubt this has been building up for some time. Kim Jong-chul has been looking to extend North Korean influence in the Pacific, and they have focused on a group of de facto independent nations, which they perceive as susceptible to North Korean influence. As you will remember, these islands were in the news 4 years ago, when the North Koreans supported the Marxist RFIP's independence movement. Tensions skyrocketed when the post-revolutionary government, backed by Kim Jong-chul, set about nationalizing billions of dollars of American corporate assets. And what kind of threat do the North Koreans pose? North Korea is no longer the poor man of Asia, Alex. 2008 represented a sea change in North Korean aspirations. On succeeding his father, Kim Jong-chul immediately initiated Xiaoping-style economic reforms, turning North Korean metropolises into virtually independent ultra-free market city-states. Pyongyang now has the second highest techno-dollar turnover on the planet. This has allowed the North Korean regime to buy in the latest Chinese military technology. And let's not forget, North Korean words are backed by nuclear weapons. Dobra, jedziemy. Zaka się dalej załączyła. The communications. Check those terminals. See if you can access their tactical network. Got it. I'm in. Downloading now. Got the intel. Proceeding to rendezvous. Good work, Nomad. According to these reports, they evacuated the entire civilian population in a matter of days. What the hell are they hiding? It gets better. Looks like General Ri Chong-kyong is in charge of the whole operation. If you thought this would be easy, think again. Kyong means business, and he's got the KPA's elite special forces unit watching his back. No, zaczyna się robić poważnie. No jedziemy. Kończę misję. Trochę te rady zajęło sporo czasu, ale to też taka ciekawostka, to warto posłuchać. Siema! Zależnie, że wbiłem w paradę. Wolę klasycie grać niż te kurna gówno z pancerzem. Płać się. Super. Granat odłamkowy. Mnie zdjęli. Zmieniłem pozycję. Co ich zaciukało? Chodźmy sobie do nich tędy. Zobaczymy, jak oni zareagują. C
Co wy tak zareagowaliście? Żeś nie widzicie mnie, prawda? O kurka. Spadło. Ale wstyd. Co, ja sobie ustawię tak domyślne, bo kurde, ja sobie myślę, że mogę przez to nie zdobyć tych wszystkich. Mogę, super. Pod X-em się ustawiło. Dobra, chodźmy, bo naprawdę mało czasu i ja będę robił kurde tyle odcinków. Z takiego Crysisa trochę przesada wyjdzie, nie? To nie jest tak skomplikowane. Pamiętam, jak tutaj próbowałem samochodem wjechać i o dziwo się da, bo samochody tutaj w Crysis Remastered mają trochę lepszą spinaczkę, lepszą przyczepność i ogólnie mają inne zachowanie. Ja bym powiedział, że troszeczkę lepszy niż w jedynce, ale niektóre rzeczy mi się nie podobają, na przykład kurde. Potrafię więcej znieść damage'u, ale też trochę przesadzone, szczególnie spadek z wysokości. Już tak sprytnie się ruszamy i też ogólnie te skoki powodują, że nie dostaniemy się tak łatwo w te inne miejsce, bo się da, ale my nie mamy bugować gry, tylko ją po prostu ładnie przechodzić. To samo było w jedynce, tylko to teraz bardziej odczuwalne. O właśnie, najważniejsza rzecz, zmiana pogody. Proszę zobaczyć, zmieniła się pogoda, jest mgliście, nie było tego w pierwszej części. Dla pewności podejdziemy tutaj, zobaczcie, patrzcie jaka mocna mgła. Nie będę wam pokazywał teraz, bo sami to możecie zobaczyć. Ewentualnie jak przejdziemy grę, to wtedy będziemy się bawić. Jeżeli będziecie zainteresowani czymś konkretnym, na przykład pochodzić, zobaczyć, coś tam się pojawiło, czy mgła wpłynęła na widok i jak to w ogóle się prezentuje, czy może jakieś ładne grafiki będą, nie wiem. Siema. No. Looks like someone had a little trouble parking their boat. We seem to have hit a dead end. I've lost our secure channel to JSOC. Too much electrical interference on this island. Hey, boss, I got something. Topographic map. There's an area highlighted. Sorry za spieprzenie wam skrzynek. This valley here must be where the excavation site is located. How can you be sure? I'm not, but it's all we've got to go on. We need to get moving. I'm not going anywhere. You give me some answers. I'm not buying that locate and evacuate bullshit anymore. Yeah. Since when do the North Koreans have themselves a motherfucking freeze ray? Damn straight. I feel like I jumped into a bloody comic book here. I've told you everything you need to know. That's bollocks, and you know it. Aztec is dead, and we ain't got the first idea what killed him. I saw him up close, boss. He was mutilated, ripped in two. I mean, what are we dealing with here? Because it ain't just Korean. Jester's right. If this Rosenthal guy was a proper nut, we wouldn't be here. Cut the crap, psycho. You've all been fully briefed. Our job is to find those people, and that's what we're going to do. We're moving out now, and fuck? That's in order. Something's here. Ah! It's got Jester. We have to go. We have to go now. Thank you.
co jak wcale to zawsze mi się podobało. A liczyłem, że wyglądało to lepiej. To samo. Co to by się... Już myślałem, że tu tyłek, kurde, wlazł mu... Głowa wlazła do tyłka, a to okazało się, czapka wylądowała na tyłku. Okej, zwracam honor. No popatrzcie na ten widok. Nic nie widać. Nie wiem, skąd ta mgła. Ale twórcy oddali całą mapę, nie było tego, zdecydowanie tego nie było w jedynce, kurde, kto to, prorok tak zaszalał? Nie można nawet niego strzelić. Mendo, wracaj tu. Oho. Idziecie panowie? Bo tutaj zakończymy sobie odcinek. Ty. Widzicie, co takiego miał prorok, kurde, na karku czerwonego? Bardzo mi się to nie spodobało, ale okej. Średnio mi skarż się przyda. Tam ciepciaki, skradacz się wbijamy na pełny k. Masz po ślepiach, draniu. No i co, znajdujemy się w kolejnej misji. Mamy jeszcze kilka minut, więc możemy trochę podejść i porównać sobie graficznie. Ogólnie misja druga, to odzyskanie się tak nazywa. Bardzo mi się podoba, jest moja ulubiona lokacja pod względem no, grafiki, bo w sumie nad morzem jesteśmy. Nie ma tak tutaj dużo głupich wysp, tutaj jakieś statki są. Ogólnie fajnie się prezentuje, to jeszcze taki lekki śpiew ptaków, fauna. Fajnie się to ogląda. I ogólnie fajnie był taki multiplayer na takiej mapie. Oczywiście Shore jest podobne graficznie, ale jednak tak trochę chciałbym też mapę z kampanii jakiejś, bo to by było super sprawa. O, kurczaki. Sorry, kurczak. Prorok, mam dla ciebie prezent. Trzymaj kurczaka. O, odłożyłem.
Ups. Zostawmy to minutą ciszy. A możemy coś was zrzucić? O kurde, wciągnąłem ten kosz na śmieci. Nie zrobimy nic naszym towarzyszom, widzę. Wszystko przed nim przenika. Jedynie co to się od nich odbijało, jak od ścianki. Banana. Nasz nowy dom. Jeżeli ktoś oglądał, to wie, o co chodzi. Nasz nowy Crysis. Dobra. Podjedźmy kawałeczek i niedługo kończymy odcinek. Prawda? Aż tak wam się chce na mnie dopaść? Snajpa zawsze miała kopa. No nic, idziemy na piechotę. Przed nami jakiś widzę... O ty kurde! Łapcie Snickersa. Ładnie Snickers zadziałał. Nie widzę go. A, mniej więcej gdzieś tu go widziałem. You're approaching a KPA radar station. Find a terminal and access their tactical network. Jeżeli ktoś zazwyczaj misje dodatkowe są... No dodatkowe, nie trzeba ich robić, ale przydatne są. Czasem nawet fajne dla fabuły. Jest to niewiele czasu, 4 minuty, więc pospieszmy się. Ale nam zbijają tarczę, masakra. Kurcze pieczone. One shot, one kill. Trzymajcie Snickersa. My się nie cackamy. Mamy wyrzutnię rakiet. Pistolety jakieś. I mamy tę oto wioskę. Widzę, że z daleka trochę tak zanika trochę tutaj rzeczy. Co to za dźwięk? O! Goście! Chcecie się zabawić?
W ogóle podoba mi się, że trochę inne mają wyposażenie. Chodzi o zbrojkę ich. Myślałem, że śmietnikiem ich zaciucham. Niestety trochę przeceniłem swoje umiejętności, mordowałem po co różnych rzeczy. No kurde, no. Muszę zrobić ten remont w końcu. They're tracking something on the monitor. Looks like a naval fleet heading our way. It must be the cavalry. An entire fleet just for us. That's not your concern. Stay focused on finding that hostage. Pytanie, czy oni mówią właśnie o naszej flocie, czyli amerykańskiej, czy o koreańskiej? Wydaje mi się, że amerykańskiej. Patrząc na fabułę. Ale cóż, wystarczy, że myślę, że na dzisiaj to jest koniec, wystarczy. Zagraliśmy sobie całkiem sporo część, bo część poprzedniej misji, teraz tą. I powinno minąć około pół godziny, mam nadzieję, że wam się podobało. Cieszę się, że czytasz w moich myślach, prorok. A teraz się zamknę, bo chcę zakończyć dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku, bo oczywiście włamiemy się. Albo na głośno, albo na cicho. Ja jeszcze zdecyduję, co będzie ciekawsze. Do tego miasteczka. No i co? Do szkoły wejdziemy. Odbijemy zakładnika i ruszamy dalej. Ale to już w kolejnym odcinku. Kiedy się pojawi, nie mam pojęcia. Na pewno szybciutko. Trzymajcie się ciepło. Z tej strony był Saliwan. Cześć.